Wózka bandytów. To już jest sukces. Podnieść ładunek, otrzymaliśmy 30 monet i paliwo. O cholera. O, paliwo jest... Ty, właśnie, bo paliwo można sprzedać, albo można sekundę zatankować. To jest, kurczę, wiesz, interesting, nie? Tak samo są Reaper Kity i tak dalej, kurczę. To są, kurczę, fajne zależności. Tu zapomniałem akurat. Dobra, porozmawiamy sobie właśnie z Wise Guy. Cool. So are you the fellow they call Wise Guy? Mędrzec, no tak. Yes, that's what people call me. Who are you and what do you want? My name is Vagrant. They say you're an expert in all kinds of ancient maps and other astronomies. I need to find out how to get to Edmonton. I've never heard that name. Hey, come on, pack it up. You're a good expert in all those maps. Crack your tank. You're just supposed to know about Edmonton. How dare you, mister? I owe nothing to anybody. You do not understand maps? I understand playing cards. I'm an expert in the history of gambling. Look here, Mr. Pain in the Ass. I don't know what you're talking about, but bear this in mind. I don't care about these games of yours, so either you tell me where Edmonton is, or I'll have to introduce you to my bat. Do you dig me? I see. Well, don't be nervous. While I really don't know where the town of Edmonton is, I can give advice. The maps you need are in the building that they call a library. It's located several hundred meters from here. I swear on my muffler. It seems to me you gave up too fast. I believe they had reasons to call Wise Guy, didn't they? Now tell me what you forgot to warn me against. Not at all. It's not that I forgot. Plainly, I did not have enough time. The matter is that the library is Sam's property, and it's guarded by his fighters. What, Sam? A local big shot? Yeah, you're right. Except for some minor details. Okay, I'll keep... No. Może zostaniemy na spolszczeniu. Nie było znowu takie tragiczne. Dobra, mamy miejsce w kipie. O kurwa, ale się wysypało gazu! Pago! No, w każdym razie wrócili nasi kurcze starzy znajomi, a mianowicie Pluskwa i tak dalej, nie? Ej, gówno, winiacz. Dobra, to myślę, że możemy to wlać. Look. A dwa winiacze, kurczę, i tutaj sobie weźmiemy ze sobą. Tego chujka fajnie by było, jakbyśmy zaciągnęli za sobą. Chodź za nami. Ech, kołku. Kurde, myślałem, że pieniądze można. Dobra, tytoń jest tutaj gówno wart w porównaniu z winem, przynajmniej, no to tyle. No i dostaliśmy 70 monet, w sumie to też spoko. Dobra, tego questa trzeba będzie zawalić, bo on się niestety nie nadaje niczego. A właśnie, spolszczenie jest, powiedzmy, dobre, nie? Mały karabin, duża prędkość, nic więcej dodać nie można, wiadomo, pluskwa, najsłabszy przeciwnik, sporo zapożyczeń właśnie z podstawki jest, nie? No i kurwa, temperko trzyma każdy, kto ma samochód z brońmi. Jest. Masz częściej towary niż za pieniądze, niż pieniądze. No i tam urobiona broń szerszeń, cenność 50%, strangiel, nie, reputacja, bandyci, grizzly. Jest szerszeń. No, jest wulkan, jest upiór, tam to akurat też są właśnie gwoździe. Dobrze. Nic dodać, nic ująć normalnie. Tutaj na przykład jest kadłub na wozie, welp. No nic, no mówię, w każdym razie spolszczenie nie jest takie złe, tylko kurczę, no mówię, pogadałem sobie z tymi ludźmi w barze i się zabić idzie. Poza tym jest największe centrum handlowe w Ameryce Północnej, no nie do końca o to chodzi. Tutaj jest więcej niż 600 sklepów, bardzo tanie paliwo, tak pisało w książkach, które czytałem, chcę tutaj zamieszkać, nie, no, bla 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 bla, no takie kurde, wiesz. Dobra, no może być. Niech będzie, no mówię. Zostaniemy chyba na tym spolszczeniu mimo wszystko, wiecie, nie? Bo to mówię, oszczędzi mi to pewnie trochę roboty przy tłumaczeniu. Aczkolwiek
naprawdę, kurde, nigdy nie będziemy wiedzieli, czy wiesz, czy ten tłumaczenie jest, wiesz, wierne oryginałowi, czy nie, nie? No, cena tytoniu spada, bośmy trochę tego przytaszczyli. Co tam? A, właśnie, bo miałem tego... Postarasz tego twojego questa, bo się go zrobić nie da, bo nie mam, kurczę, tego do wykrywania artefaktów. Bo... Kryta starożytność. Udaj się na miejsce zaznaczone na mapie, rozpocznij poszukiwanie i ukończysz takie zadanie bez wykrywacza skarbu. Właśnie, jebać to. Panie barmanie, daj mi normalne zadanie. Sezon łowiecki. Zajebiście. No to sezon łowiecki spoko, bo akurat stówka za bandziora to już jest dobry deal. Dobra, quick save. Tak, są ziemię sama, nie? Szybki zapis 2. Takie, kurcze, właśnie pierdoły też są fajnie przetłumaczone, powiedzmy. No jest, to te zapożyczone ze zwykłego hardtracka na pewno, kurcze, wiesz. No, będą dużo wygodniejsze, no ale reszta, kurcze, no to łatwo. To będzie interpretacja tego twórcy, no i będziemy musieli się z tym żerać. Dobra, spróbujmy się przepieprzyć przez te rury, tym razem nie umierając może. Może nie będziemy rushować B, ani A. No właśnie. Wise guy was right. Drill his carburetor. This, what do you call it, library is really well guarded. But that's okay. We've taken much worse places. No, nawet ładnie. You're gonna die. O, dobra. Dawajcie stówki. 3 stówki jeszcze. No, musicie jeszcze mi tylko powiedzieć, czy wam nie przeszkadza, że kurczę wszystkie nazwy tych bandziorów, kurczę, nad nimi to są, to wiesz. Tak trochę, kurde, są, wiesz, przycięte w połowie, nie? Bo to idzie przeczytać i się domyśleć, o co chodzi, nie? Ale właśnie, jak tam pilary przetłumaczone normalnie? Bunkry, bardzo ładnie. I biurokraci, dobrze mówię. Dobra, myśmy pojechali na mapę Rush A, to teraz możemy pojechać prosto. Na pierdziele, to naprawdę jest to zwiedzać. Ech, kurde, wjadymy sobie do rury, no. No. Zaczynamy od miasta umarłych, mówisz, co? To była misja, którą ludzie wspominają najcieplej, mówisz? A well. Ta, tędy się nam też nie wjeżdża właśnie do tego miejsca. Jeszcze jedna mina została. A? Przeszłość, jakbym miał zamiar, wiesz, stwierdziałeś przed tymi na przykład psychopatami wszystkimi. Tutaj... O, tam jest samochodzik rozpaćkany. Coś mi się mówi... Aaaa! Coś mi się wydaje, że fajnie by było tam wpaść. No, długo. A, ratuj! Ratuj mnie, o! Dobra, dzięki. O służy do, wiesz, do przenoszenia samochodów, wiesz, w dobre miejsce, nie? Te, które, wiesz, tutaj najwidoczniej O służy do bounce'owania, kurde, jakbyś hydraulikę miał, to gorzej trochę. Lubiłem, kurcze, wiesz, w odcinku z Helem, w Helu chyba, kurcze, pamiętam, używałem O, żeby się wydostać, kurde, z kanionu, bo tam próbuję się wpierdolić samochody i mało mnie utopił, nie? A spróbuję się nie zbliżać za bardzo do tych psychopatów w takim razie. No i zahaczmy biblioteczkę i zobaczmy, co tam się dzieje ciekawego. To same książki. To jest i mapa. I see. Then Edmonton is somewhere across the Great River, in the land of, La Canada? And how am I expected to cross the river? I see. There is a bridge, okay. If this here indicates a bridge, of course, I hope it's not collapsed. Because I don't see any other bridges on this map which could bring me to the other side of the Great River. No. Już się dowiedzieli. Teraz po matku uciekamy. Połowy zakończone, wszyscy ukrywają zabicie, dostałem 3 stówy. Pierdolenie, po 110 miałem dostać.
Może po stówce równej, może nie przeczytałem tego dobrze, a może podatek kudy mi potrącili kolega. Podam? O Jezus, krążownik kurde mają, no to mi dziwota, że mnie zdmuchnęli w sekundę. No nie wiem, załóżmy, że łeb, to dobry pomysł jechać tym mostem. Damn, it looks like a trap. Oh, well. Friend, your head is aching, isn't it? Or do you seriously fancy that you can rob me with impunity? And even twice? Twice? I can't recall it even happening once. You got into the library, which I own. And you dare to start on Wise Guy. Wise Guy is my property, too. Drill my carburetor. I somehow failed to notice any signs like Sam's property, neither on Wise Guy nor in the library. A charged mine has no inscriptions on it either, but once you step on it and boom! Consider me a mine that you've come across. I should shoot you, but you're not worth spending the bullets on. Perhaps the best thing is to set you up for gladiatorial fighting, so that I could earn money by means of Totalizator. And you're sure I'm gonna fight? Don't fight if you don't want to. I can bet on what part of your vehicle will be shot up first. What if I win? Then I'll give you 24 hours to get off my territory. Fine. I'll fight. And take my advice. Bet your money on me. You won't regret it. What an impudent guy. Ah, pamiętam to. Bonk! Wiem, że nie wolno wypierdzielać się. Boom, bitch! Listen, friend, I was wrong. I've rarely seen fighters as skillful as you. You're a born driver. What would you say if I ask you to join my team? Why do you think I need it? Listen to me. You obviously think that you are being offered a job of a fighter in an ordinary gang. If so, you're mistaken. Look around you. I'm the sole owner of the country. You understand that? Oh, since you are a master here, you should know where the bridge of the Great River is. I know, but I'm not even thinking of butting into this. The lands of La Canada lie over the bridge. One day I'll get to the riches of the country, but until I do, no one will be allowed to pass by me. Anyone who'll just approach the bridge will be killed on the spot. And anyone who'll try to outwit me will have a bullet into his fuel tank, understand? Keep it in mind, the bridge is well secured by my men. I see. I ask for no particular reason, man. What's the story with this La Canada? And as for the offer to join your team, I agree. Well, fine then. Believe me, you were right to make this choice. No, już mi się wpierdzielili. Bighead najwidoczniej się nazywa miasto. No i ma sens w sumie. O, i nawet ma krótszy wjazd. Wjechać można. Dobra, tutaj możemy sobie przyjrzeć? Tak, tutaj możemy sobie kupić pierwszy furgon. 5400 i nawet nas stać na niego. I nie wiem, czy kurczę chyba nie będzie lepszy. O, zaawansowaną śrubkę mogę sobie kupić do mojego kurczę zioma. Zobaczmy, jak to wygląda. A, to jest przód po prostu, no tak. To nieważne jak wygląda, mnie tyłek interesuje, a tyłek kurczę to ma to śmiesznie mały. Dobra, przerzucimy się na furgon, bo... większa kipa na pewno.
Możliwość ulepszenia ekipy. Drogie nie jest. Masz, weź sobie do wina też. Niestety kufry, kurczę, samo masz, co? Tak, no to kufry mi nie pomogą. Tane, kurczę, przednie kabiny też. Malowanie? Gwiazdy. O, można sobie robota zamontować albo graffiti. No, bardzo ładnie. Dobra, na razie zostawimy te gwiazdy cholerne. Tam. A roboty dają plus 2. Graffiti zeruje moją rotę. O, nie, jest bardzo fajnie. A czekaj, w sumie jak jesteśmy tutaj, to możemy do bara zajść. Co tam graczu, Alex? Chcesz zagrać w karcianą grę na pieniądze? Nie, pewnie. Obstaw. 50 dolców, pewnie. Ale karty z całej paczki, więc są naprawdę proste. To dobrze, że karty są w różnych kolorach, haha. Wyciągnę jedną kartę dla ciebie, twoje zadanie jest zagadnąć, która to jest. Nie wiem, no Jezus, czyli kurde, świetnie. Diamant, pudło, była jedna karta, no i gówno, aż by pograli, dobra, fajnie. A ty? Bandyci wkurzyli, zgadzam się. No i kurde, to mnie martwi, że jak jestem w polskiej wersji, to tylko tego typu, kurde, durne questy się odpalają. Typu, wiesz, morduj bandziorów, nie? No, z biurokratami mamy pokój. No i fajnie. Dobra. I co ty chcesz? Pierwsze zadanie sama. Nikt nie wie o moim marzycielskim mieście Edmonton, które jest idealnie prosto za mostem, ale żebym mógł tam jechać, muszę mieć pełne zaufanie sama. Dlatego będę musiał się bardzo postarać i dostarczyć wiadomość do jego przyjaciela. No to kurczę, nie pamiętam, żebym dostał takiego questa. Nie zwróciłem uwagi na pewno. No, w każdym razie, jak pewnie żeście zauważyli, jesteśmy w innym miejscu. Mianowicie, jesteśmy w USA. Nie wiem, myśmy, I guess, przyjechali z lasu do ziemi sama. No i kurczę, chcemy się dostać przez wielką rzekę do Edmonton, który z cholera wiedzie. Wiem, że możemy sobie światło odpalić. A! I furgon ma tyle samo HP, co kurde zwiadowca. Jest wolniejszy. To jest taki, kurczę, malutki problem, nie? Tam żeśmy się trochę za bardzo pośpieszyli, szczerze mówiąc. Jest, kurczę, wolniejszy, a ten jeden dodatkowy slot, to ja nie wiem, czy nam to tak pomoże. Szczerze? Chyba żeśmy, kurde, pierdyknęli sobie z save'a nie tak daleko. Więc ja się cofnę. Tak, jest po spierdzielaniu stąd, czyli ma sens. I tak dalej. Dobra, ja sobie ten, ja wrócę do was, kurczę, już ten, nie? Po fakcie. Będziemy troszkę w innym kierunku. I widzimy jakieś miasto na horyzoncie, do którego się... No, zbliżamy powoli, no to myślę, że jak do niego wpadniemy, to się nic nie stanie, nie? Kupcy tu mieszkają najwidoczniej. Dobra. Pensylwania. Fajnie. Znalazłem trochę maszyn. Tak jak przypuszczałem, nie są, kurczę, znowu takie złe, jeśli chodzi o zarobek, więc miło z nich. To tu kupił furgon. Oj, wojownika. To brzmi jak coś. Kosztuje 6000, a mój cały samochód 800. No ale wojownik to już jest coś, co warto mieć. Fajną, potężną kipę, no i kurczę... No i ogólnie dobra rzecz. Zobaczmy, co tam ciekawego. Gracz Jay. O nie, ty znowu chcesz grać w te głupie karty, nie? Nie jestem graczem, fuck it. Sheriff Clint, co tam? Silnie szukamy pilnie faceta, który potrafi dobrze obsługiwać broń. O co chodzi? Możesz uwolnić naszą osadę od jednego przemytnika? Za dobrą nagrodę, czemu nie? Doskonale, liczymy na ciebie. No fajnie, kurwa. No i dobra. Barman. No i sezon łowiecki. Kurde, to ja pierdolę, zabij się. Wszystko w porządku, no dobrze. No, poczytajmy o tym questie, byśmy się niewiele dowiedzieli. Muszę zniszczyć ten chory interes, śledź podejrzany pojazd. Dobra. Bandyta, kurczę. Dobrze, śledzimy bandytę. 2 hours later.
My też nie wykonałem zadania, goddammit. Kurde, masz. KW chyba. No nie są tacy z papieru znowu. Strzały krytyczne, no świetnie. Nie? Kurwa, nie drapię broni, goddammit, liczyłem na to trochę. Bullseye, fuck off. Perkszery, jak miło. O kurde, 1000 pieniędzy miał przy sobie. O, dobra, zobaczmy, o co chodzi. Dostałem, kurde, kilka perków śmiesznych. O, szeryfa można na plus 3 rozwinąć. Za zabicie wroga masz mniejszą szansę, że stawi po sobie ładunek? A to bida. W warsztatach mieście masz szansę kupić urządzenie do samochodu bardzo tanio. Fajnie. Tak jak nagrodę, fajnie. Strzelec wyborowy trzymają najlepsi strzelcy, którzy zadadzą pod rząd dwa krytyczne strzały. No fajnie. Trzeba to z kolei na plus 2 albo na minus 2. Dodatki do broni będą częściej dostępne niż dodatki do samochodu. Dodatkowe urządzenia dla samochodu będą częściej dostępne niż urządzenia do broni. Kurde, no to takie kurde żonglowanie trochę tymi perkami jest. Dobra, no dostałem trochę tego szajsu, więc idziemy to upylić, kurczę, w tej osadzie, a potem spróbujemy, kurczę, temu ziomusiowi tę książkę znaleźć. Jeżeli w bibliotece, dziwnie, że w bibliotece nie było, nie? Dobra, tam za śmierć żeśmy znaleźli. Maszyny, teraz to było warte. Pom, który jest trochę więcej wart, i tutaj, który jest nic nie wart. Dobrze. Sprawić się. Tutaj niestety są kadłuby same. I tylko zwiadowca, dobra. No, ciemność, świetnie.